Julio checked in. Proof of death. Join your friend Lita in a suite hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave. Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best querida. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? 50-50. No i drodzy moi, mamy łódkę. This fucking boat will sink halfway to Miami. No, trochę słabo to wygląda, ale... Ale się przepłyńmy tą łódką. Zobaczmy jak to działa. I awansujemy na poziom trzeci. Nowa broń sprzętu handlarza broni. No, trochę to słabe jest. Naprawdę słaba ta łódka. Wzrosła liczba żołnierzy. O kurde. Ale fajnie, moi drodzy, ale fajnie, ale mamy coś. Dobra, mamy jakieś tam... Jakieś coś, trzeba się nauczyć jeszcze tym pływać. O! O! Trzeba się nauczyć tym pływać, tak jest. Ale mamy jeszcze dodatkowo, moi drodzy, tutaj nijakiego handlarza bronią. Bo widzę wózek sklepowy. Przy okazji byśmy zobaczyli sobie... mapę. Czy tu jest... już się wszystko odblokowało? No nie. Dalej to jest na czerwono. Czyli musiałbym dalej coś poprzejmować. O. Nie zgarnęliśmy wszystkich jeszcze tutaj ani bożków, ani innych pierdół. Za to mamy dodatkową brykę w postaci... Nie mamy? To co mi pokazuje, że bryki tu... Aha! Tu nam odblokowano... Mogę sobie to zamontować. To mi tam niespecjalnie. Mamy nowy dziennik, moi drodzy. Możemy albo robić to, zbierz trzy relikwie triady. A jakbyśmy to sobie zaobserwowali, to gdzie to jest na mapie? Na mapie to by było tu. Nie. Nie wiemy, gdzie to mamy, ale dobra. Trudno, to sobie to kiedy indziej. Stop, tu mamy, co my mamy? Benzynę mamy, ale ja bym chciał, moi drodzy, iść do tego naszego sklepikarza. O, tu mamy jeszcze kolejny list w dodatku. Z tej strony Juan Cortez, chyba stałem się pana największym fanem. Dobra, tam ten będzie o warsztat, mi tu jakiś gadał, tu warsztatowy jest. My favorite guerrilla. No. Dobra, pokaż co możesz. Chcę stworzyć super drużynę, Dani. Moja broń twoje umiejętności. Chcę zabawek, dawaj. Lucky for you, Castillo has stashed his supply with the biggest guns on the island, his anti-aircraft cannons. When you got some of that sweet uranium, you can bring it back to my office or to one of my associates. Okay, przyniosę i co później? A member of Team Juan will move in and give you access to my inventory. And don't forget, rank has its privileges. When Clara is kind enough to promote you, we'll be able to hook you up with better gear. Just have those pesos ready. Even in revolution, nothing comes free. And here's some advice, guerrilla to guerrilla. Have some fun for fuck's sake. Die with a smile on your face. No dobrze. Super, że mi o tym powiedziałeś. You'll be back. They always come back. Ranga trzecia u tego. Ranga czwarta u tego. Mam jakieś wyprawy po skarby, ale to chyba niekoniecznie. Ja chciałem iść do sklepu, kurde. Do sklepu chciałem iść. Tu jeszcze coś mam, jakąś kolejną notatkę. Dobra, jakieś pomysły, rysły. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Tu mamy kolejną notatkę. Pisany list od fana. Dobra.
Pak. Tu mamy, co my tu mamy? Tu mamy stół. Tu mamy znowu jakieś gadżety. Mamy paliwko. Tu mamy też paliwko. Trochę mniejsze. Tu mamy... O, tu mamy za to dużo gadżetów. Sobie to pozbieramy. Czy coś tu jeszcze? Tu już chyba więcej nic. Tu za to mamy jeszcze parę czegoś. Hey Danny! Ej, Danny, srany. Tu jest... Nie. Go use the fucking workbench. Dobra, zaraz tam poczekaj, chłopie. Szkło z odzysku. Tu mamy kolejny jakiś list. O, tam takie, to tam takie. O, i tu mamy coś, moi drodzy. Szkatułeczka. A w szkatułce amerykański nieśmiertelnik. Wisiorek, dobra. Ale tu jeszcze coś jest gdzieś tu. Coś jeszcze gdzieś jest. Tu można wejść? Nie, nie można wejść. Dobra, idźmy do tego sklepu. Zobaczmy, co tu... Czekaj, tu jest sklep. Tu jest sklep, a tu jest warsztat. Dobra. Zobaczmy, co możemy... O kurde. Ja, patrzcie, co możemy sobie kupić. Zubożały uran. 300 zubożały uran. Broń. El Muro. Dobre te bronie, co? To co to jest? Wykluczone sprawiają pociski przebijają wrogów. Co to jest? Powiem wam, że to już mi się podoba, tylko że oni chcą... Teraz tak, to wyłyzam... To jest ten plecak, nie? Ten z powietrzem odciśnij skok, by ruszyć naprzód. Mamy wywołanie zamętu dzięki wystrzeleniu trującego gazu, to niekoniecznie. Chociaż może. Była IN, żeby obalić grą, uniknąć systemu zabezpieczenia. O, to by było dobre. O! Teraz... Nie wiem, co to jest. No właśnie, to sobie obejrzyjmy. Kusza. Dobre to. To jest kusza. Szybko strzelność, magazynek 1. To jest dobre. To jest coś tam do palenia, tak? Pewnie. Tak jest. Nie, to jest do trucizny. To nie jest niekoniecznie. A to? To? Cichych gwoździ w stronę zaskoczonych wrogów. A i to też jest fajne. Słabe obrażenia, prędkość. Ej, to mi się podoba, ale dobra, ale może sobie na razie to darujmy. Tu miałem coś powymieniać, nie mogę nic powymieniać. Ale... Aha, dobra. Teraz tak, czy moglibyśmy coś jeszcze tutaj ewentualnie... Wisiorki, ale ja wiem, czy ja chcę wisiorek, nie, ja chcę wisiorka, tam wisiorek to jest tam mało istotne teraz. Luneta od 4 do 8. Jest dobra ta luneta. Ale ja bym chyba jednak poczekał tutaj jeszcze sobie. Teraz mamy lunetę ile? Nie, to mamy 8. To nie. To ja bym sobie poczekał tutaj. Albo na to. O, na to bym sobie. 6 do 10. O. To by mi pasowało. No dobra, na razie wiecie co. Przepraszam, ale na razie nic nie będę chyba sobie robił. Ewentualnie mogę sobie zmienić na broń boczną. Tylko nie wiem, czy ja chcę. Tu
Mamy broń główną. To jest dobre, tylko że... Dobre, ale słabe. Brak broni tego typu. No to ja mogę wiedzieć co, może ja bym tą kuszę jednak sobie... Jednak może bym sobie tą kuszę... Zakupił, co? I teraz poszedł do warsztatu. Teraz bym poszedł sobie do warsztatu i zobaczył broń numer 3. I tu. I teraz tak, zobaczymy co my mamy tutaj. Co to jest? Titanowe. Tu harpuny fabryczne. Pociski leci ze zwykłą prędkością. Ma zwiększony zasięg i szybkość. Dobra. To by mi się przydało. Tutaj zwykła komora. To daje nam do obsługi trochę więcej. Szybsze przeładowanie, ok. A tu? Przynęte na drapieżniki, to by było dobre. Ja bym sobie to zainstalował. Okej, okay, teraz byśmy to użyli, moi drodzy. Ja bym chciał to przetestować, jak to będzie wyglądało. I wyjdźmy sobie... Tu już chyba wszystko zwiedziliśmy. Wyjdźmy sobie stąd, nie? Albo wyjdźmy z drugiej strony może, tam będzie lepiej. Nie, tu jest to wyjście. Tu. I co? I t- aha, czyli co my tutaj, co my tu mamy? Dobra, to może idźmy tam do niego, pogadajmy. To mam całą brą Juana. A i tu mam jakiś sklep jeszcze. Ej, co tu jest grane, bo ja sam nie wiem, nie ogarniam. Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers. Castillo was surprised. Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. Can leave any time. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? No, co nam tu pokażesz? Castillo controls all of Yara with soldados, slaves, and blood. The capital is his stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, I need you to recruit 3 groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like McKay Industries suck our resources dry, and Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Then we have Valle de Oro. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign, Maximas Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose, a slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada. We take back that tobacco with the Montero's help, and we gut Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm going to get all these groups to sign up to Libertad by myself?
How? Simple. You help. Any way you can. No, to nie wiem, czy to takie proste. No, ale okej. I send a squad to these groups. I'm an invader. I send a scout, then I'm not serious. With you, they get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc., etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, Efa! Yeah, yeah. I'm not Clara's best guerrilla. You are. You're not listening. Translate what? The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaren she left behind. She can shoot, bleed, drink with us all she wants. But she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor. From the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? Do you want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, it's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Okej. Czyli wszystko wiemy, co mamy wiedzieć. Wszystko wiemy, co mamy wiedzieć, moi drodzy. I teraz musimy się zdecydować, gdzie chcemy płynąć. Znaczy, wiemy, gdzie chcemy płynąć. Musimy płynąć tutaj do tego... Do tego... Jak on tam? O, do tego, o. Tak to wygląda mniej więcej na mapie. Ale wiecie co, ja to bym sobie... Albo nie. To ja sobie tutaj na tej mapie, to ja sobie, wiecie co, pozbieram, bo tu chyba nie zostało nic oprócz tego, żeby tylko pozbierać te skrzynki Libertad. Nie, tak myślę. Więc dzisiaj może faktycznie pojedziemy gdzieś. Tu mamy łódkę, tu mamy tu. Ale ja bym jeszcze w takim razie, jeszcze jak to, dobra, łódką. Kurde, co oni chcą ode mnie, no? Dobra, kolekcję to wiem, że... Wiem, że kolekcję jakieś sobie pozbierałem. Ale mi nie chodzi o kolekcję, tylko chodzi o dziennik. O kurde, i tu mamy dużo do zrobienia, moi drodzy. Poznaj legendy. Spotkaj się z El Tigre w obozie. Spotkaj się z tym. Albo 2T. Ja bym to poszedł. Ja stworzyć super drużynę. Zdobądź całą broń Juana. Idź do biura Juana lub docelowego handlarza bronią. No dobra, no i co ja mam tu? Jak ja mam to? Biuro Juana. Gdzie jest to biuro Juana? Zawartość dodatkowa jest dostępna. Cała dodatkowa zakupiona zawartość jest już twoja. Wejdź do menu Arsenał Amigos, bryki odbioru pojazdu, by skorzystać z nowych elementów. Okej. Okay. To jest dodatkowe jest. Tu jest zestaw sprzętu drugiego. O, tu jest trzeci. A, ej, to tu można sobie to pozmieniać? Dobra. Coś my tu odkryliśmy, Utrzymywanie oddechu. Okej, okay, dobra. Tu jakiś beret odkryliśmy. O, pieska! Ale jaja ty. Kolekcja, ale kolekcja to było kury jakieś. Niedawno otrzymane. Kogut. Koguty możemy obejrzeć. O, z pozdrowieniami dla Pereza. Wiadomość, panie. No. Wiadomość, panie, dobra. Co z tego?
Dobra, idziemy, moi drodzy. Zabądź całą broń Juana. Albo idź do biura Juana, do dowolnego handlarza bronią. No dobra, no to załóżmy, że tutaj jest jakiś handlarz bronią. Co ja mogę? Mogę coś od niego zakupić, moi drodzy? No mogę. Łuk mogę zakupić. O. O. Ja bym sobie zakupił ten łuk. Za 500 pesos. No. Co my tu mamy? Olbrzyma to nie. A co my tu mamy? Mamy jakiś karabin. Za 400. Mamy jakieś sprzęty magiczne, moi drodzy. Zwiększenie obrony przed wybuchami, niekoniecznie. Cowania to nie. O! To bym sobie zakupił. A to? Dobra, czekajcie. Co ja muszę zrobić? Mogę... Mam wystarczająco dużo zobaczyłego, żeby stworzyć coś nowego. Free elections, free expression, free the outcasts. No dobra. Zrób to sam. Ja bym coś stworzył z tego uranu, ale to chyba z tego tutaj trzeba zrobić, nie? Czy nie? Czy o co tu chodzi? Bo nie kumam bardzo tego zadania. Mogę coś wymienić? Nie mogę. No nie, no nie. Mogę ukraść więcej baterii przeciw ludzi. Gdy zdobędę większą rangę, więcej broni stanie się dostępne do biura Juana. Lub do dowolnego handlarza broni Juana. No to... No jestem. I teraz tak, no idę. I co ja mam tu zrobić? Co ja mam od niego kupić? Mogę coś? No nie, to co, ja muszę to wszystko wykupić? To jest za uran. To słabe obrażenia, te słabe obrażenia zadaje. O, taki pistolecik. Taki bym sobie kupił pistolecik. O ile go już nie mam. Materiałów nie. A, kupmy wszystko, kurde tam. No tam się będę szczypał. Mamy całą broń. A? No dobra, załóżmy, że to już wykupiłem. Teraz tu możemy. Dobra. Powiedzmy, że to i to. Już więcej nie mamy uranu. Cel zrealizowany. Libertad hears you. Biorę tego dużo mogę się. Danny, let's do business. Baterie lotnicze. Gdzie są baterie lotnicze? O. Dobre pytanie, gdzie są baterie lotnicze? Czy mamy tu jeszcze jakieś baterie lotnicze? Tu na tej mapie? Na tej mapie raczej nie. Ale może tu coś będziemy mieli. Ale chyba jednak tego... O, a tu mamy helikoptera, ty. Odbiór do lądowiska. Ja bym chciał tu pójść jeszcze, w takim oto wypadku. Dobra, później się z bronią popatrzę, pobawię sobie się sam, bo to tak, wiecie... Dla was to pewnie mało ciekawe jest przeglądanie takich rzeczy. Więc może i faktycznie sobie to daruję. A tu mamy, moi drodzy, helikopter. Możemy sobie go wezwać. Ja sobie go wezmę. O!
Dobra, mamy helikopter, ale musimy sobie wybrać zadanie w takim oto wypadku. Albo dobra. O, abym łuk sobie wziął. A nie, ja miałem... łuk bloczkowy. Dobra, później się tym pobawię. My musimy co innego zrobić. Poznać... kogo poznać? Państwa Monteros, legendy... Może tego... poznamy. O! Teraz czy nam się pokaże to na mapie? Teraz nam się to pokaże na mapie. No i Git Malina. Dobra, moi drodzy, to... lecimy. Teraz jakby to... zastrzeżona przestrzeń powietrzna. Gdzie jest zastrzeżona przestrzeń powietrzna? Nie wlatuj w zastrzeżoną przestrzeń powietrzną, jeśli nie chcesz, żeby natychmiast cię zastrzelono. Zastrzeżona przestrzeń powietrzna jest widoczna na twoim radarze. O. Spadochron albo kombinezon do szybowania to najlepsze narzędzie, które pozwolą ci przetrwać. O! Jeśli wszystko zawiedzie, ostatnią nadzieją może być lądowanie awaryjne. No dobra. Teraz tak. Jak jest F4? Daję F4. Pochyl. Pasja w górę, kontrol w dół. Okej. Valle de Oro. Good. I hope you find Maximus Matanzas. How do you know them, anyway? Dalia and I led the first protests against Castillo, while Paolo mobilized the dissidents. We lost contact after the Esperanza riots. I saw those riots. Tu jest dobre miejsce. A lot of people got hurt. Na skałę. Co to za żołnierz? Nie nasz żołnierz. Okej. Spoko, mamy helikoptera na miejscu, ale teraz ja bym, wiecie co, czy to się da wymienić? Kurde, się da wymienić. Nie mam pod jedynką, mam łuk, tak? Pod dwójką mam pistolet, pod trójką mam... nie wiem, kuszę jakąś. Dobrze by było to ogarnąć. W ogóle, co tu się znajduje na tej... na tym zamku? Chyba niespecjalnie nic. Ale tu ktoś pilnuje tego terenu. To jest... nie wiem, czy to nie jest przekupny ten. Siema. No już schowałem. Pogadamy? Bo nie mam tych, pesosów. Ja, pesosów nie mam, żeby mu zapłacić. Jasny gwint. Ale jaja. No trudno. Nie mamy pesosów, to nie mamy. This is the fort. Looks like no one's been here for 100 years. Hey! Maximus Matanzas! Dalia! Someone. O, dawaj pesosów. Ile mam pesosów już? Mamy kolejne coś. Fałszywi jarani jebanici. Przenieśliśmy się na bagno Oscara, dobra. They wanted others to follow. Oczywiście podbieramy wszystkie grafy, które Clara, możemy mieć. Maximus Matanzas was definitely at the fort. There's signs of a gunfight and shit thrown everywhere.
No nie wiem, czy to tak jest. Can you pick up their trail? Si. They won't be hard to track. That's what I'm worried about. Rapido, Danny. Okidoki. Dobra, tam coś jest, tu coś jest. Do zebrania. To sobie oczywiście pozbierajmy to, co możemy pozbierać. Muerte la los fascistas. Mówi, że doszło do strzelaniny. Squatter. Looks like you were in the wrong place at the wrong time. Czy oni mnie oszukują? Tędy przejść się nie da, ale już tędy się da. Jak tu się da, to oczywiście zgarniamy towary. Mamy jeszcze... O! Skrzyneczka, ładna. To tym razem nam wpadnie płaszcz naciągacza. Płaszcz naciągacza. Zobaczmy, jak wygląda nasz płaszcz naciągacza. I co on nam daje? Zdobywanie dodatkowych materiałów rzemieślniczych. Nie wiem, czy to się mi przyda, ale dobra, powiedzmy. A, jeszcze co tam było. I to bransoletki nowe, tak? Tu te rękawiczki. Pozwala na amunicję, dobra. Peso. O, to będzie dobre, bo peso potrzebuje. Tu można zmienić? Nie. O. Ten jest cienki, ten jest słaby. Ale zobaczcie, mamy dodatkowe unikalne. Co ja kupiłem? Tego kupiłem. Celność, ale obrażenia słabsze. A porównaj z tym. To jest P. To jest M9. To znaczy, żebym kupił dziadostwo jakieś chyba, co? Czekaj, ja chcę wybrać to. To z tym porównać. To jest dziadostwo. A już teraz to już zgłupiałem do reszty. Ej, karabin jaki sobie jeszcze wziąłem, nie taki jak trzeba chyba, co? Co tu jest? Nie, to jest ten co mam, dobrze. To jest ten co mam, tutaj mamy kałasza. Tu coś dodatkowego, o. Tu pompki. Dobra, nie ogarniam tego. Później będziemy wymieniać sobie najwyżej. Tu się nie da wejść. Ale teraz mam chyba to. Mam chyba więcej tych pesosów, co? Jest tu idzie gdzieś sprawdzić? W ekwipunku pewnie, co? Ile mam pesosów? Całe sztuków 2. Dobra, to nie mam. Myślałem, że mam. Ale na to wychodzi, że nie mam. Schowaj może broń. Też ja z ciekawości bym zobaczył, jak to strzela. They try to run with that. Idiotas. Może nie do końca idiotas. Co ty tam? Czego ich tak brzydko nazywasz? Dobra, wejdźmy na górę. Z góry się trochę rozejrzymy. O, ale flamingów pełno. Patrzcie, ile flamingów jest. Ciekawe, czy można takiego ustrzelić. Pewnie można. No dobra, przejdźmy kawałek dalej. Zobaczmy, co tu będzie kawałek dalej. Proszę państwa, jaka piękna, ładna, cudowna amerykańska. O, hełm buntownika, jeszcze lepiej. Hełm buntownika, ale my musimy iść na górę. No właśnie, spinaj się, dziadu jeden. Powiem wam szczerze, że tak z ciekawości bym chciał zobaczyć, jak... Mamy 5 strzał, czyli to działa.
Co? Strzała znikła? Jedną odzyskałem, a drugą? Miałem 15. Druga gdzieś musiała spaść. Ale jaja. Coś tu chodzi. Trzeba to trafić, nie? A może z tego, co? Tego jeszcze też nie strzelaliśmy. O kurwa. Co to było? Co to było? Widzieliście takie cudo? Ale jaja, co? No tego to się nie spodziewam, ale no dobra, idźmy ten. Ale zobaczmy, gdzie my tam mamy iść. Na razie idziemy po tej mapce. To jest Park Narodowy. Tam jest... króliki jakieś. Obóz, no dobra, doszedłem do obozu. No okej, no doszedłem do obozu i co dalej? Tamtna jest szybko podróż, to już mnie pasuje. I know that song. Tu pewnie jakieś aligatorki żyją albo jeszcze coś. Kochony. I'm not the first to find them. Oho. Dobra, zobaczmy, czy tu nikt się nie ukrywa gdzieś. Na przykład na takim Winga. Gdzieś. Winga. Hope I'm not too late. Hostages. Okej. Oye, Clara. Think I found Maximus Matanzas' hiding spot. But Castillo's soldados got here first. Looks like they're having some fun before they call for backup. You know what to do, Danny. Whatever it takes. Dobra, mamy to, widzi, tam idzie ktoś. Sama chciałaś. Jo, jak ta broń mi się podoba. Ej, amunicja i strzały, czyli to zbiera strzały. Chyba, albo i nie. Irański PSO 13. O kurwa! O kurwa! Chodźcie, tutaj jestem. Shit. Dobra. Chyba odwiązać tego to kolegę. Siemanko. Kogo? Których dupków mam ostrzelić? Ja tu nikogo nie ma. Co ty mnie tu tam pitolisz?
No ale chyba jednak muszę kogoś odstrzelić. No dobra. Skoro tak mi każesz, tu mam jakiś kolejny list. Notatka napisana agresywnym pismem. Od kamienia jaguarów. Dobra. Kogo... Narobiła hałasu. Tylko. O. Mamy kolejny list, dobra. Loty do Miami. Poniedziałek 7, piątek 22, 20 miejsc. Ktoś chce lecieć gdzieś po coś na coś? Dobra, gdzie one są tu? Popki, roztropki. Wy są gdzieś tu. Kto mnie widzi? Jeszcze ktoś, coś po coś? Chyba nikt. No dobra, no to musimy chyba wrócić i odciąć. Odciąć tamtego. A tu. Ale zanim to zrobimy, słuchajcie, to się trochę pobawimy, nie? W pobliżu ma dojść do zwrotu zaopatrzenia. Przechwycenie. Cel. Znaleziono nowy cel wojskowy. Gdzie? Kurde, to aż tu. Chyba co? Dobra. Ale zanim my tu się pobawimy z nią, to ja bym, wiecie co zrobił? Ja bym sobie stanął jeszcze tutaj. I zobaczył. Aha, tu trzeba to, trzeba po... Dobra, ja bym zobaczył, czy tu można coś złapać na wędkę. Mało tego, co by się złapało? O, coś będzie brało. Co to kurwa było, ty? Wzięliście to coś? Żeby to krokodyle mnie tu tak atakowały i od razu uciekały? No chyba tak. Albo jakieś jeszcze... Nie, to akurat ryba, ale tamto co mi uciekło? Karpio. O proszę bardzo, jaki ładny karpik. Ale tamto co uciekło w krzaki, to nie wiem co to było, nie? No coś będzie brało. I to jest chyba krokodyl. Albo coś innego. Ale tak mi się wydaje, że to był krokodyl. O, zobaczymy. Nie sądzę, żeby to... O. To nie była ryba, na stówę to nie była ryba. To zobaczy co to jest. O, leci. Co to jest? Mięso basa, dobra, no to było ryba, ale tamto to nie było ryba. Na stówę. Podejrzewam, że to był kurde krokodyl, bo to zbyt szybko i zbyt mocno mnie to uciekało. Dobra, sprawdźmy, jeszcze chwilę poczekajmy, zobaczmy co to się wydarzy. Nic się nie wydarzy.
O, będzie atak. Dobra. Ale zobaczcie, jak to spieprza mi. O nie, to... O kurwa! Wychodź z wody, ty. Dobra. Koniec zabawy. Ale tamto co... Co to za notatka, moi drodzy? Ciekawego. Raport ze zwiadu. Wyścig. Myślisz, że jesteś szybki? W pobliżu rozegrane Grand Premio. Spójrz na mapę, chwyć za telefon i zdobyć dla mnie nagrodę. Goniec. Najlepszy dodawca Jary. Oho, Grand Premio jeszcze jakieś, moi drodzy. Tu jakieś Grand Premio będzie. Zmieniamy części pojazdu. No dobra, może to kiedyś tam sobie... Kiedyś tam sobie może dokonamy tego, ale posążek fajny. Dobra, już idę, już, nie drzyj się tam, już pędzę do ciebie. Okej, okej! I'm coming! Chciałem cię uwolnić, to żeś darła japę, że nie chcesz, kurde, że najpierw mam ich powystrzelać, a teraz drzesz japę, że mam cię uwolnić. Siemanko. You must be Talia. Move! What the fuck? Hey, you think I can keep this? No? Yes? Oh. Hey, man! A ten skąd tu? Maximus Matanzas, the most blessed motherfucking group in Yara. So I would have done it myself personally, but you know, I couldn't stop crying. Get out of my way. I'm Bicho, man. I'm from Mexico. No, no. Get me the fuck out of here. I know you can hear me. If I let you out, you're gonna behave? Mi amor. Fuck, Natalia. Oh, I thought you wanted to hide like a pussy-ass bitch. You want to die before we get to America? Oh, big man, Paolo. So a real man takes care of his chica by hiding her in a stank-ass swamp. Fucking puta. Ooh. Oh, that's just foreplay. Okay, okay. You guys ever heard of Libertad? Clara Garcia sent me. To cała trójka. We were Libertad before Libertad. Who do you think dragged Clara to her first protest when she wanted to live in a fucking library? I don't care. Clara knows her boring ass speeches won't convince Yarns to join Libertad. She needs her voice. Don't worry, Talia's full of shit and so are you. Welcome to Camp Maximus. They're animals. No dobra, fajnie sobie pogadaliśmy i co dalej? Everybody! So those are gone! Come on out! No. Kurczono operację, moi drodzy. Za to mam pieska, a ten co on taki chodzi, jakby chciała, nie mógł. Proszę bardzo, ranga trzecia. Porozmawiam z kierownikiem przy stole budowlanym, żeby stawiać obiekty w obozie. Buduj i ulepszaj obiekty w obozie, by otrzymać różne korzyści od bloku, a specjalnie dopasowanie do twoich potrzeb. Ej, to jest dobre. Kierownikiem przy stole. Tu jest kierownik. Siemanko. Danny, get ready to do your best Erast Van Doren impression. Anyone want to help me here? Erast Van Doren? The famous Russian detective in Boris Akunin's novels? Konyo, Danny, his books are in 35 languages. Nie pieprzy tego poty. Got a mystery for you. Sure. Dobra. Obóz partyzantów. Zbuduj nowy obiekt. O! Karta myśliwska. Co ona daje? Kup broszury łowieckie, żeby dowiedzieć się, gdzie znajdują się miejsca do polowań, na tę cenną zdobyć. Gromadź sprzęt i broń całe i całe premie pomagając polowaniu na irańską zwierzynę, moi drodzy. Koszt 70, no dobra, a tu sieć kryjówek. Ta na sieć kryjówek partyzanckich rozmieszczonych w całej Jarze. Buduję, żeby uzyskać dostęp do kombinezonu, do szybowania i możliwość zakupienia od głównego zwiadowcy lokalizacji kryjówek do szybkich podróży. Ej, to jest dobre, to mi się podoba. W lepszej broni zapewni lepsze szkolenie. Metal, benzyna. To tego to mam dużo, to mogę od razu stworzyć. O, proszę państwa, od razu stworzymy sobie coś w takim razie. Jak już tyle... O, dzień dobry. Manko, pokaż co ty tutaj masz, kobieto. Za mało pesos. O! O!
takie coś kosztuje 1250. No dobra. Okej. Okay. Ej, a ja mam tylko dwa miejsca. Ej, to lipa. Chaty rybackiej nie chcę. Chociaż nie wiem, kurde kupiłem. Naprawdę? Po co? Ja. No to teraz dałem ciała. Dałem ciała, ale no dobra, trudno. Kurde, poznał położyłem kilku miejsc, bo dobra, nie chcę tego, ja tak naprawdę... Ale dostałem kamizelkę wędkarza, o proszę państwa. I rękawiczki wędkarza dostałem, o proszę państwa. Widzieliście ile dostałem? Gratów? You're still full of shit. A lot more people here than I thought. Are they musicians too? Talia collects dreamers dumb enough to pick fights with Anton's Ministry of Culture. I just make sure they aim the barrel away from the face. Thought I was the only dropout. Hope I was a drill instructor. Family's fifth gen army until me. What happened? Expelled? When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak. His words. Shit. Just trans in the military, compai. I was lucky. Talia caught me trying to steal her gear, but instead of turning me in, she gave me a deck. Libertad can help all of you here. Libertad? When Castillo won, we led riots with Clara. And what did he get us? Clara runs off to play guerrilla, Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy, and have to take a big fucking debt to get her out. From who? Bembe, black market smuggler. Once he's paid off, Talia and I are off this fucking rock. Let me take some debt, Paolo. I don't do handouts. Okay. Why'd you leave the military? Punched my drill instructor in the throat. I'm not a morning person. Segunda. Bembe deals in the church. Czyli mamy odzyskać dług, tak? Ale dobra, dług sobie odzyskamy kiedy indziej. Operacja finansowa. Coś mi pokazuje mapa. Pokazuje mi tu mapa. Tu to będzie to, chyba. Ale ja jeszcze... That's why I'm calling you. Erast van Doren. Yeah, yeah. I'm on the case. Barakudę znaleziono. Nie te barakudę znaleziono. Jestem tu. Port Barcelas to nie. Hello? Czekaj, ja nie chcę do DJ-a, chcę do tego z młotkiem iść. Don't push it. I'm hanging up now, asshole. Tu jestem z młotkiem. Just answer me this. You recognize... Dobra tam. Co tu mogę? Usprawniony garnizon. Metal, benzyna. A można się... Ej, tu nie można już tego ten? Można tu usunąć? Nie można, ale dałem ciała, moi drodzy, nie przeczytałem to, co chciałem i dałem ciała i kupiłem jakieś gówno. Po chatę rybacką, na co mi ta chata rybacka? Nie chcę tego. Naprawdę, nie chcę tego. Ja pierdzielę, naprawdę. No to teraz wiecie co zrobiłem. O, list jakiś, dobry. Dostawa zmotalna. Nasza dostawa broni energii została przekierowana do Foroz. Ostatnie czego nam trzeba to kolejne spełnienie naszego kontaktu w Montanie. Jeden z naszych księga, że słyszał szczekanie w jednym z kontynentów. Co ci kowboje? Dobra, tam mamy samochód, tam mamy wszystko, tam mamy to. Musimy się dostać, moi drodzy, aż tu. Ale tam to sobie pójdziemy w kolejnym odcineczku, a tymczasem możemy jeszcze tu poszedł? Nie, to jest to. A tymczasem ja się z wami żegnam, moi drodzy. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, hej, hej.